Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Ogłoszenie wyłącznie dla atrakcyjnych i inteligentnych kobiet w wieku około 40-50 lat z Bolesławca i bliskich okolic. Kobietę atrakcyjną i inteligentną zaproszę jako osobę towarzyszącą do wyjazdu Warszawa na spotkanie z VIP. W perspektywie czasu być może utrwalenia stałego związku. Telefon 660 243 806. Ósmy lipca, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Kilkadziesiąt starych traktorów pojawiło się w Kraśniku Dolnym na pierwszym zjeździe miłośników traktorów. Niektóre z nich przyjechały na lawetach, ale inne dotarły samodzielnie. Większość z nich była na chodzie, co okazało się w trakcie zawodów w traktorowym slalomie. To pierwszy zlot miłośników traktorów w Kraśniku Dolnym, ale myślę, że nie ostatni. Widząc właśnie ilu ludzi przybyło na ten zlot i widząc te kilkadziesiąt traktorów takich właśnie jak te. Tak, wszystkie traktory zgromadzone na łące w Kraśniku Dolnym dały znać o sobie klaksonami, odgłosem silników i przeróżnymi sygnałami. A przekrój maszyn, które przejechały na pierwszy zjazd miłośników traktorów, był imponujący. Zorganizowaliśmy grupę zapaleńców i miłośników starej motoryzacji, która jest zazwyczaj schowana w stodołach bądź stoi gdzieś ukryta po prostu na posesjach prywatnych. U ludzi, którzy mają pasję, którzy robią coś w życiu i którzy dzisiaj, w dniu dzisiejszym chcieli pokazać to, co mają fajnego w domach. Dla szerszej publiki, dla ludzi takich normalnych jak ja, czy Katarzyna, czy Państwo, którzy tam siedzą na ławkach. Impreza odbyła się dzięki współdziałaniu wielu zapaleńców z Kraśnika Dolnego i okolic, którzy też już wcześniej organizowali lub uczestniczyli w podobnych wydarzeniach dotyczących motoryzacji. Bo na łące w tej wsi pojawiły się też zabytkowe samochody i motocykle. A sam pomysł tego zjazdu zrodził się w głowie Adama Różnickiego. Chodzi głównie o to, żeby ludzi zintegrować, nie? A mamy czym? Jest wiele miłośników traktorów. Więc tutaj świetnie nam idzie, świetnie nam poszło. Zmobilizowałem do tego kilka osób, że tak powiem. Te osoby byli przychylni mi pomóc i jakoś to ruszyło. Było to, jakby to powiedzieć, ciężką pracą tygodnie, że tak powiem. A ostatnie dni to nawet no, nie pracuję z tydzień i robimy tutaj na tym. Przygotujemy, żeby ludzie mieli się jak bawić i zobaczyli coś innego. Pan Adam ma oczywiście swoje zabytkowe traktory, które przywraca do świetności. Jeden z nich, nie do końca odmalowany, oddał w ręce najmłodszych uczestników zlotu, którzy mieli za zadanie ozdobić go wedle własnego pomyślunku. I powstało dzieło sztuki.
Kilkadziesiąt traktorów na zlocie reprezentowało różne okresy w rozwoju motoryzacji, różne marki i różne kraje, z których pochodziły. Ciągnik zakupiłem w naszej wsi, ze wsi Parowo, takiego starszego pana. Był w stanie takim już, no, że tak powiem, przedzłomowym. Trzeba było kompletny, kapitalny remont. Każdą śrubkę, każdą część, wszystko trzeba było od nowa zrobić. Także bardzo duże nakłady pieniężne, no i czasowe. To wymagały naprawy, żeby ten ciągnik uruchomić. Robię to, bo lubię. To jest zarażony jestem od taty tym hobby, także to takie trochę hobby rodzinne, powiem w ten sposób. No. Pan Tomasz zawodowo nie jest związany ani z rolnictwem, ani z mechanizacją, ale i traktor, i jego umiejętności kierowcy w zawodach w slalomie wcale tego nie zdradzały. Na wszystkich duże wrażenie zrobił doskonały, lśniący stan traktora Porsche Master. Jestem zwolennikiem traktorów marki Porsche, tak jak tutaj widać. Ten egzemplarz jest to akurat największy Porsche, jaki był produkowany przez tą firmę. Pan Wiesław zakupił go w stanie, jak sam to określił, podłym. Rozebrał go do ostatniej śrubki i od nowa złożył, dbając o każdy jego szczegół. Na co dzień nie jest związany z rolnictwem, a motoryzacją interesuje się od najmłodszych lat. Ten ciągnik, tak jak ślub wziąłem, to mi tato dał jako wiano. Najstarszego syna dał mi ten ciągnik i dał mi byka. No to byka my zabili z jednej, a ciągnikiem się jeździ. A ten ciągnik, ten drugi, to prawdopodobnie żartowali, że dziadek mojego taty z jego sami nim przyjechał. A jak było naprawdę, to nie wiem po prostu. Pan Felix prowadzi gospodarstwo rolne, więc na co dzień ma do czynienia z rolniczymi maszynami. Ale ten doskonały stan Ursusa C328 zawdzięcza swojemu synowi, który dba o jego sprawność. W zawodach w slalomie traktorów mierzyły się ze sobą różne ich marki. Spektakularny był pojedynek polskiego słynnego Ursusa C330 z niemieckim Porsche Master. Wygrał Ursus. Specjalnie dla naszej telewizji odbył się pojedynek między dwoma zielonymi, specjalnie stuningowanymi maszynami. Na początku było zamieszanie, ale potem ostra rywalizacja udzieliła się obu konkurentom. Wygrany mógł być jednak tylko jeden. Pogoda tego dnia była upalna i niekoniecznie był to element tego wydarzenia, który mu sprzyjał. Tłum jego uczestników z czasem malał i każdy poszukiwał nieco cienia. Impreza przednia, powiem, bardzo się cieszę, że dowiedziałam się o tej imprezie i myślę, że będzie kontynuowana, jak słyszałam od organizatorów, że to nie będzie pierwszy na pewno jest, ale nie ostatni raz. Naprawdę, impreza wspaniała, no i myślę, że będzie kontynuowana. Świetnie się bawiliśmy, było pięknie. Zlot podobał się więc jego gościom, którzy przybyli na nim m.in. z Bolesławca i okolic, ale przede wszystkim docenili to wydarzenie miłośnicy traktorów. Bardzo dobra inicjatywa, oby więcej takich było w okolicy i generalnie jest to potrzebne, żeby ludzie się powymieniali swoimi doświadczeniami, swoimi tam różnymi wiedzami tak na temat tych maszyn. Włożyli w to wiele pracy. Bo też organizowaliśmy kilka zlotów i samochodowych, i traktorowych już w okolicach Mirska. Pomagałem tam kolegom i tu włożyli trochę pracy i przygotowali to jednak bardzo dobrze. Ten zlot to jest robiony, to u mnie jest, bo to jest moje też. Tu mieszka syn, mój mieszka. No, moje zdanie na pierwszy raz to jest dość ładnie. Trochę zjechało tych ciągników. Wszystkiego. Także na drugi rok to chyba będzie całe załadowane. Organizatorzy imprezy pamiętali oczywiście o dzieciach. Były dla nich zajęcia ruchowe, a dla dziewcząt fryzjerskie działania z ozdabianiem ich włosów. Ale największa atrakcja wiązała się właśnie z traktorami i była to przejażdżka po łące na specjalnej macie ciągniętej przez traktor. Nie ma obaw, to była w pełni bezpieczna podróż na certyfikowanym w tym celu sprzęcie. Zjazd miłośników traktorów jego twórcy zorganizowali całkowicie oddolnie, ale wielu też wspomogło te ich starania. Przyjęliśmy serdecznie ze swojej strony, jako DJ Krzysiek i Kaśka,
i nasz biały miś Ryś podziękować serdecznie ludziom dobrego serca, mianowicie paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Iwin, GKS Iwiny Młodziki, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ze siedzibą w Kruszynie. Była też prywatna firma, która wystawiła na łące swoje stoisko. Zapraszam teraz na blog wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. o wynikach tegorocznych egzaminów dla ósmoklasistów w naszym mieście. Sezon grzybowy dopiero przed nami, ale już doszło do sytuacji zagubienia się w lesie. Para mieszkańców województwa lubuskiego zgubiła się podczas spaceru w lesie na terenie powiatu bolesławieckiego. Zgłaszając to policji, nie potrafili określić miejsca, w którym się znajdowali, a bateria w ich telefonie komórkowym była na wyczerpaniu. Dzielnicowy z komisariatu policji w Kruszynie, pomimo iż znajdował się w czasie wolnym od służby, zaangażował się w poszukiwania i ostatecznie odnalazł zgłaszających. Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń został powołany do Rady Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Kadencja Rady w obecnym składzie potrwa do 2026 roku. Radę tworzą wybitne postacie ze świata naukowego, przedstawiciele różnych instytucji kultury, przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń, mecenasów kultury. Jej członkiem jest też bolesławianka, dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bobertubaj. Prezydent Bolesławca ogłosił konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy miejskiej Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Formularz do konsultacji dostępny jest na witrynie internetowej Urzędu Miasta. Dolnośląski Urząd Marszałkowski, punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, zaprasza na bezpłatne webinarium Środki unijne na rozwój i efektywność energetyczną dla dolnośląskich firm. Rozpocznie się ono 17 lipca o 10. Należy się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do 16 lipca do 9. Jest on dostępny m.in. na witrynie Bolesławieckiego Urzędu Miasta. Urząd Miasta Bolesławca opublikował wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Średnie wyniki z niemal wszystkich przedmiotów w powiecie bolesławieckim i w Bolesławcu są niższe od średniej wojewódzkiej. Jedynie z języka niemieckiego średnia miejska jest wyższa od tej wojewódzkiej. Najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu PR-ów i są one znacząco wyższe od tych wojewódzkich. W tym tygodniu rusza wakacyjny cykl koncertów Kulturalnik Muzyczny. Już w piątek 12 lipca na ustawionej w rynku scenie wystąpią bokowskie pracownie tańca orientalnego oraz flamenco. Cykl potrwa do 2 sierpnia, a w jego trakcie na scenie pojawią się m.in. Miejska Orkiestra Dęta Bolesławiec i Orkiestra Armii Amerykańskiej. Odbyły się tegoroczne półkolonie letnie dla uczniów Bolesławieckiego Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Półkoloniści w tym czasie odpoczywali i bawili się, ale też zdobywali praktyczne, codzienne umiejętności. Czym przyjechaliśmy do Lwina? Tak. Będziemy w Bakonadzie, bo teraz się pociągnie. Co zaczęliśmy dzisiaj? Pierwszy dzień czego? Półkolonii. I to była jedna z wycieczek półkolonii Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, która poza zwiedzaniem atrakcji miała też za cel nabywanie umiejętności radzenia sobie w podróży i odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych. Półkoloniści uczyli się podróżowania komunikacją miejską i kolejową. Kształtowali też przez to umiejętność funkcjonowania i współpracy w grupie oraz uczyli się zasad savoir-vivre w tych sytuacjach. W Lubinie było zwiedzanie ogrodu zoologicznego, gdzie poza żywymi zwierzętami były też figury dinozaurów. Kto znalazł następnego krasnala? Wojtek! Brawo Wojtek, szukamy teraz go na mapie. Na czym on siedzi? Na tronie. Na tronie, właśnie, to jest tron. Krasnal tronnik.
Szukamy krasnali. W czerwonym trójki szukajcie. To był już oczywiście Wrocław, gdzie uczniowie skorzystali z gry miejskiej polegającej na znajdowaniu słynnych wrocławskich krasnali. W Bolesławcu uczniowie brali udział w zajęciach w Parku Wodnym Orka, gdzie uczestniczyli w grach i zabawach w wodzie, korzystali ze zjeżdżalni i atrakcji basenowych. Ci o bardziej zaawansowanych umiejętnościach doskonalili zaś technikę pływania na głębokiej wodzie. Zajęcia na miejscu też miały swoje aspekty edukacyjne. Okazało się na przykład, że frajdę półkolonistom sprawiało samodzielne przygotowywanie sobie śniadań. Ostatniego dnia uczniowie podsumowali czas półkolonii ogniskiem nad bobrem. Było więc samodzielne smażenie kiełbasek oraz grilla. Uczestnicy mieli też okazję do zabawy przy muzyce. W półkolonii udział wzięło kilkanaścioro osób ze szkoły podstawowej oraz przysposabiającej do pracy. W tym roku jej mottem było hasło „Dzielni i samodzielni”. Brawo! Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. W nocy z poniedziałku na wtorek w Bolesławcu będzie 18 stopni Celsjusza, w dzień 28. Wilgotność powietrza 85% w nocy i 55% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali. Wiatr do 16 km na godzinę wiał będzie z kierunków wschodnich. Świat wokół Ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje Ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi.